Szczęść Boże, Robert Knap, witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Nasi goście dziś to pan profesor Karol Karski, poseł Parlamentu Europejskiego. Witamy w studiu. Szczęść Boże, panie pośle. Szczęść Boże. Jest z nami także pan Adam Bielan, wicemarszałek Senatu. Witamy w studiu. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Będziemy oczywiście rozmawiać o wyborach do Parlamentu Europejskiego, przyszłości Unii Europejskiej i Polski po tych wyborach. Zaczynamy od pytania w dużej skali. Jak według panów zmusić unijne instytucje do tego, żeby trzymały się traktatów i nie wtrącały się w kwestie, które są przynależne władzom krajowym? Proszę bardzo. Unia Europejska jest organizacją międzynarodową, tylko i aż organizacją międzynarodową, zrzeszającą 28 suverennych państw. Traktat z Lizbony pozwala na to, aby Unia otrzymywała nowe kompetencje, ale też pozwala, aby były one jej odejmowane w sytuacji, gdy nie wywiązuje się ona ze swoich zadań. Teraz najważniejszą kwestią, która jest przed nami, jest ustanowienie nowego 7-letniego budżetu unijnego. Pracujemy nad tym i to także będzie jeden z bardzo istotnych elementów funkcjonowania Unii Europejskiej. Mamy do czynienia z poważnymi środkami dotyczącymi wspólnej polityki rolnej, z kwestią utrzymania tej wspólnej polityki rolnej, ale także koniecznością zrównania dopłat bezpośrednich tych, które otrzymują polscy rolnicy, z tymi, które otrzymują rolnicy na zachodzie Europy. To jest bardzo ważne z punktu widzenia zwłaszcza regionów rolniczych. Taki jest mój okręg wyborczy, województwo podlaskie, województwo warmińsko-mazurskie. W ubiegłym roku udało się uzyskać w Parlamencie Europejskim 4 rezolucje, które podkreślają konieczność zrównania tych dopłat. Także z punktu widzenia właśnie wschodniej Polski istotne jest utrzymanie polityki spójności, tych potężnych środków infrastrukturalnych, które będą, są i nadal będą przekazywane na wyrównywanie tych różnic w rozwoju infrastrukturalnym, na nowe drogi, na nowe koleje, na lotniska. To jest także bardzo ważne z punktu widzenia województwa podlaskiego oraz województwa warmińsko-mazurskiego. Dlaczego mieszkańcy Elbląga, Olsztyna, Braniewa, Suwałk, Moniek, Kolna czy Łomży, Białegostoku mają mieć zupełnie inny poziom życia niż ci mieszkańcy zachodnich miast Europy? I to jest to wyzwanie cywilizacyjne. Unia Europejska powinna zapewniać równe standardy życia wszystkim swoim mieszkańcom i do tego należy zmierzać. Myślę, że to jest jeden z większych problemów, ten, którym jest zawarty w pytaniu pana redaktora, to znaczy zawłaszczanie nowych kompetencji metodami całkowicie pozatraktatowymi. My zresztą po Brexicie w pierwszej reakcji jako rząd polski zaproponowaliśmy zupełnie nowy traktat, który by bardzo precyzyjnie ustalił, jakie są kompetencje Komisji Europejskiej, jakie są kompetencje Parlamentu Europejskiego, jakie są kompetencje państw członkowskich. Jednym z takich kryzysów, potężnych kryzysów, który wstrząsnął całą Unię Europejską w mijającej kadencji, a który wynikał właśnie z próby obejścia traktatów, był kryzys migracyjny. Wtedy, kiedy zamieniono znaczenie słów uchodźca i migrant, bo wiemy, że zgodnie z traktatami... Nadużycie zwykłe. Oczywiście. Zgodnie z traktatami europejskimi do wyłącznych kompetencji państw członkowskich leży ustanawianie własnej polityki migracyjnej. Jeżeli my uważamy, jako Polska, że potrzebujemy pracowników sezonowych z Ukrainy, z Białorusi, mamy prawo ich zaprosić. Jeżeli Francja ma jakieś zobowiązania postkolonialne wobec Algierii, ma prawo zaprosić na swoje terytorium migrantów z Afryki Północnej. Ale nie można łamać woli żadnego państwa członkowskiego i metodami siłowymi, poprzez siłową alokację migrantów z jednego kraju do drugiego, łamać traktatu, zastępując słowa uchodźca, czyli człowiek, który ucieka przed wojną, ale w momencie, kiedy znajduje się w kraju bezpiecznym, w przypadku Syryjczyków takim krajem bezpiecznym jest Turcja, imigruje dalej na północ w poszukiwaniu lepszego życia, staje się po prostu migrantem ekonomicznym. Niestety naszą propozycję całkowicie nowego traktatu odrzucono. I jest szansa, żeby do tego powrócić? Mam nadzieję, że tak, dlatego że Unia Europejska znajduje się dzisiaj w potężnym kryzysie instytucjonalnym. Brexit, czyli wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, jest tylko objawem tego kryzysu. To nie Brexit spowodował kryzys w Unii Europejskiej. Brytyjczycy są przecież narodem, który słynie z racjonalnych decyzji. Jeżeli podejmują decyzję o wyjściu z Unii Europejskiej, to znaczy, że naprawdę Unia przeżywa kryzys i powinna z tego kryzysu wyciągnąć wnioski, odpowiednio się reformując i przekazując jednak zgodnie z zasadą subsydiarności
części kompetencje państwom członkowskim w tych obszarach, których Komisja Europejska czy Parlament Europejski tych kompetencji nie potrzebują. To była skala makro, teraz skala mikro. Jak według panów możecie, jaki według panów możecie mieć wpływ w ogóle na życie swoich wyborców po ewentualnych wyborach w Parlamencie Europejskim? Pan profesor Karski powiedział o problemach swojego regionu, czyli województwa podlaskiego oraz Warmii i Mazur. Ja mogę powiedzieć, że największym problemem w moim województwie, w województwie mazowieckim, jest brak równowagi między bardzo bogatą Warszawą a innymi miastami, takimi jak Płock, Sielce, Ostrołęka, Ciechanów czy Radom. Mamy bardzo duże dysproporcje. Po 15 latach członkostwa w Unii Europejskiej te różnice między superbogatą Warszawą a resztą województwa mazowieckiego, zamiast się zacierać, zamiast się zmniejszać, zwiększają się, dwukrotnie się zwiększyły. Dane statystyczne za 2017 rok pokazują, że Warszawa i 9 najbogatszych powiatów wokół Warszawy ma 152% średniej unijnej, jeśli chodzi o bogactwo, produkt krajowy brutto na głowę mieszkańca, ale reszta województwa mazowieckiego to zaledwie 59%. Przepaść, 1 do 3. Można to zmienić, wydzielając statystycznie Warszawę z województwa mazowieckiego. To jest jedyny sposób, żeby utrzymać środki europejskie z funduszy strukturalnych w województwie mazowieckim. Bez wydzielenia statystycznego Warszawy z województwa mazowieckiego, województwo mazowieckie straci blisko 13 miliardów złotych funduszy. Za te fundusze w każdym powiecie w województwie mazowieckim można wybudować i w pełni wyposażyć 10 nowych szpitali powiatowych, więc to są olbrzymie środki. My mamy tutaj niestety wieloletnie zaniedbania. Rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u nie wydzielił statystycznie Warszawy z województwa mazowieckiego ani w roku 2010, ani w roku 2013. Zrobiła to dopiero pani premier w 2016 roku, pani premier Beata Szydło, ale wciąż nie zakończyliśmy tego procesu, który rozpoczął się zbyt późno i ja jako poseł, jeżeli zostanę wybrany na funkcję posła do Parlamentu Europejskiego, obiecuję, że zrobię wszystko, żeby środki europejskie dla województwa mazowieckiego utrzymać, żeby wydzielić do końca Warszawę statystycznie z województwa mazowieckiego. Środki są bardzo ważne na ścianie wschodniej Polski. Tak, te województwa wschodniej Polski są wręcz stworzone do tego, aby funkcjonować w ramach Unii Europejskiej, bo jeśli nawet stanowimy formalnie prawo dla 28 państw członkowskich, ponad pół miliarda ludzi, to jeśli mówimy o środkach strukturalnych, to przecież te pieniądze nie trafią do Niemiec czy Francji, tylko trafią właśnie tutaj do Polski, a jeśli trafią do Polski, to nie do zachodnich województw, a właśnie do wschodnich. Dlatego też niezwykle ważne jest, aby były budowane nowe drogi, takie jak Via Carpatia. Zresztą to już jest taki projekt rozpoczęty. Projekt rozpoczęty, ba, nawet w tym roku są już wbijane łopaty w 11 miejscach i mamy do czynienia z sytuacją, w której nadrabiamy zapóźnienia spowodowane przez poprzedni rząd. Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju w rządzie Donalda Tuska, zakreślała koniec tej inwestycji na rok 2050. No to coś wyjątkowa abstrakcja. My natomiast mówimy o roku 2024, zresztą tutaj mam też pewną satysfakcję z tego powodu, że razem z posłem Tomaszem Porębą udało mi się doprowadzić do wpisania Via Carpatii do rozporządzenia zawierającego listę transeuropejskich korytarzy transportowych, co umożliwia finansowanie europejskie tej inwestycji. Ale to także linie kolejowe Rail Baltica, także te szprychy komunikacyjne, które będą wyprowadzane z Centralnego Portu Komunikacyjnego i przez Warszawę zmierzały do Olsztyna, czy przez Pisz i Orzysz do Giżycka. To także oczekiwanie na to, że po zbudowaniu tych połączeń komunikacyjnych inwestorzy będą lokować swój kapitał, będą powstawały nowe zakłady przemysłowe. Biorąc pod uwagę treść przepisów z zakresu ochrony środowiska, także przepisów unijnych, wiemy, że to już nie będzie przemysł emisyjny. To nie będą zanieczyszczenia. To będzie nowoczesny przemysł XXI wieku. Technologia 4.0. W związku z tym to są nowoczesne zakłady, także fabryki używające laserów. Niedawno byłem w Narwi i w Narewce w zakładach Pronar, wyjątkowo nowoczesnych, z kolei w Kętrzynie, w zakładach produkujących sterowniki do włączania i wyłączania świateł na ulicy. To jest przemysł XXI wieku i to jest to, co jest przyszłością także województw wschodniej Polski. Mówiliśmy dużo o funduszach, które płyną z Unii Europejskiej. Płyną te fundusze także w kwestiach ideologicznych. Jak panowie sądzą, jak bardzo i jak duże zagrożenie stanowi
dla Polski przyjęty przez Parlament Europejski dokument Obywatele, Równość, Prawa i Wartości. No, to daje możliwość Parlamentowi Europejskiemu bezpośrednio kierować środki do fundacji, do instytucji, do organizacji pozarządowych, które realizują jego politykę, czyli wpływać na politykę wewnętrzną poszczególnych państw członkowskich. To jest bardzo groźna praktyka. Pamiętajmy, że w Parlamencie Europejskim dotąd, mam nadzieję, że najbliższe wybory europejskie to zmienią, jednak dominowała centrolewica, prawda? Ugrupowania lewicowe miały tam bardzo dużą część składu Parlamentu Europejskiego i wpływały na politykę rozmaitych instytucji unijnych. Powinniśmy z tym zerwać. Jeżeli patrzymy na sondaże w poszczególnych krajach, nie tylko w Polsce, ale we Włoszech, w innych krajach, które decydują w najbliższych dniach o wyborze swoich wysłanników do Parlamentu Europejskiego, to widzimy bardzo wyraźny wzrost znaczenia, wzrost popularności sił konserwatywnych. Ja z tym wiążę nadzieję na pewną zmianę polityczną w Parlamencie Europejskim, na odejście od tej wielkiej koalicji, która dotąd zawsze rządziła, koalicji chadeków i socjalistów, i na powrót do źródeł Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że Unię Europejską tworzyli politycy chrześcijańscy. Dwóch z nich jest właśnie w tej chwili wynoszonych na ołtarze przez Kościół katolicki. Niestety Unia Europejska została w ciągu ostatnich 2-3 dekad porwana przez europejską lewicę. Panie profesorze, to jest 5 miliardów na programy dla środowisk homoseksualnych. Rzeczywiście mamy do czynienia z finansowaniem różnych podmiotów, w tym także jednej z organizacji lobbystycznych, która niedawno wystąpiła do kandydatów na europosłów z oczekiwaniem, aby podpisywali się pod jej deklaracją. Okazuje się, że ta organizacja ILGA jest organizacją lobbystyczną wpisaną do rejestru lobbystów prowadzonego przez Komisję Europejską i Parlament Europejski. Jest to organizacja, która w ubiegłym roku otrzymała z budżetu Komisji Europejskiej 1 300 000 euro. To są środki kierowane w tym kierunku. Należy z tym zerwać. To nie może być tak, że Komisja Europejska sponsoruje fundacje, które następnie dokonują nacisku na europosłów i kandydatów na europosłów, aby działali oni w kierunku... Powodują presję polityczną. Powodują presję bezpośrednio polityczną. Wręcz, tak. Wyobraźmy sobie polski rząd finansujący NGO-sy, które by wywierały presję na posłów do polskiego parlamentu. Tutaj mamy do czynienia z zatarciem po prostu kompetencji, zatarciem także trójpodziału władzy. I to wszystko dzieje się na poziomie unijnym. Tutaj pan marszałek Bielan mówił o ojcach założycielach Unii Europejskiej, Wspólnoty Europejskiej, którzy są kandydatami na ołtarze. Alcide Di Gasperi, Robert Schuman, ale także pamiętajmy, że te 12 złotych gwiazd na niebieskim tle to są gwiazdy maryjne i to jest ten fundament, na którym została ustanowiona Unia Europejska. Należy wrócić do korzeni. Zadaniem Unii Europejskiej jest bronienie wartości chrześcijańskich, bo jeśli ten fundament zostanie podmyty, to wszystko inne runie. Tematy bieżące, czy wprowadzenie waluty euro w Polsce zależy od tego, kto wygra wybory do Parlamentu Europejskiego, czy nie? W pewnym sensie tak, dlatego że Koalicja Europejska nie ukrywa, że połączył ją nie tyle wspólny program, co chęć odsunięcia obecnego rządu Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy od władzy. Więc de facto przekształcają w ten sposób wybory do Parlamentu Europejskiego w niejako pierwszą turę wyborów do Sejmu i Senatu. Jeżeli spojrzymy na kalendarz wyborczy w Polsce, zobaczymy, że zaraz po wyborach europejskich mamy zaledwie 5 tygodni do wakacji, 2 miesiące wakacji i bardzo krótką kampanię do Sejmu i Senatu, to widzimy, że ten, kto wygra wybory europejskie, będzie mieć, mówiąc językiem Formuły 1, pole position, będzie mieć uprzywilejowane miejsce do tego, lepszy start w kampanii do Sejmu i Senatu. Obawiam się, że te wybory będą rozstrzygnięte bardzo niewielką przewagą głosów. Chciałbym się mylić, chciałbym, żebyśmy my wygrali dużą przewagą, ale pamiętajmy, że 5 lat temu Platforma Obywatelska wygrała wybory różnicą zaledwie 3 promili. Czy ja słyszę sceptycyzm w pana głosie? Nie, raczej zagrzewam do mobilizacji, dlatego że naszym problemem w tych wyborach nie jest brak poparcia, w sondażach raczej wygrywamy, natomiast jest pewna demobilizacja, szczególnie na wsi, na terenach wiejskich, na terenach w mniejszych miejscowościach ta mobilizacja jest mniejsza niż w dużych miastach. W ostatnich wyborach frekwencja w Polsce była niska, 24%, ale były bardzo duże różnice w tej frekwencji między dużymi miastami, na przykład w Warszawie
frekwencja wyniosła aż 38%, a w moim okręgu w województwie mazowieckim zaledwie 20%. Jeżeli takie różnice we frekwencji między bardzo dużymi miastami a mniejszymi miejscowościami się utrzymają, to te wybory możemy przegrać. Jeżeli przegramy wybory europejskie, będzie nam bardzo trudno wrócić na prowadzenie w sondażach i możemy przegrać wybory. W konsekwencji możemy mieć już jesienią rząd Grzegorza Schetyny i Roberta Biedronia. I wracając do pytania pana... I wtedy euro, dlatego że Platforma Obywatelska kluczy w tej chwili. Nie chcę powiedzieć wprost, czy jest za euro, czy nie, bo widzi, jakie są sondaże. Większość Polaków jest jednak przeciwko wprowadzeniu euro, bo zdaje sobie sprawę, że to jest niekorzystne dla naszej gospodarki, że to będzie oznaczać drożyznę. Ale gdy lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna wyjeżdża za granicę, tak jak w październiku ubiegłego roku pojechał do Helsinek na zjazd Europejskiej Partii Ludowej, można to sprawdzić w internecie, są zapisy wideo, to wtedy obiecuje swoim partnerom, gdy tylko Platforma Obywatelska wróci do władzy, natychmiast rozpoczyna proces wprowadzenia Polski do strefy euro. Panie profesorze, czy w polskiej konstytucji powinny znaleźć się, a jeżeli tak, to jakie zapisy dotyczące naszego członkostwa w Unii Europejskiej? Już raz próbowaliśmy wprowadzić rozdział dotyczący członkostwa Polski w Unii Europejskiej do konstytucji. Miało to miejsce w 2011 roku. Ja wówczas byłem wiceprzewodniczącym Komisji Konstytucyjnej. Przewodniczący był Jarosław Gowin, wtedy jeszcze z Platformy Obywatelskiej. Chodzi o to, że trzeba ujednolicić katalog źródeł prawa, także rozgraniczyć kompetencje polskich organów, ale jednocześnie także zapewnić to, że decyzje w sprawie działania polskich organów w instytucjach unijnych będą umocowane konstytucyjnie. Wtedy pękł Donald Tusk. Zabronił Platformie zajmować się tym projektem. Dzisiaj to Platforma próbuje się kreować na tych, którzy chcą zrobić coś w tym zakresie. Polska Konstytucja powstawała jeszcze przed przystąpieniem do Unii Europejskiej. Wiele w tym zakresie można zrobić. Wracając do kwestii euro, powiem w ten sposób. Dla Prawa i Sprawiedliwości miarą europejskości nie jest przyjęcie euro, tylko doprowadzenie do podniesienia zarobków Polaków do poziomu takiego, jaki jest na zachodzie Unii Europejskiej. To strefa złotówki jest strefą dynamicznego wzrostu, a nie strefa euro. Badania przeprowadzane w państwach, które przyjmowały euro, pokazują, że w ciągu pierwszego miesiąca po tej operacji siła nabywcza pieniądza maleje o 30%. O tyle zubażają się portfele wszystkich ludzi. Tak jak wcześniej Polacy jeździli po tanie produkty do Słowacji czy na Litwę, tak teraz jest odwrotnie. W moim okręgu wyborczym Biedronka w Sejnach oblężona jest przez Litwinów, którzy kupują tanie towary, tak samo sklepy w Suwałkach. I to jest... Pewnie nie tylko Biedronka. I także inne sklepy, natomiast to jest przysłowiowy sklep bez żadnego lokowania produktu, który po prostu jest symbolem tego, jak wejście Litwy do strefy euro zmieniło po prostu siłę nabywczą pieniądza. Od tej pory Litwini płacą o wiele drożej za towary, natomiast towary w Polsce są tanie. Przedtem było odwrotnie. Panowie, zostało nam bardzo mało czasu, ale bardzo, bardzo ważna kwestia. Czy da się zmienić politykę klimatyczną Unii Europejskiej w nowym parlamencie? Ta polityka jest dla nas bardzo, bardzo niebezpieczna. Polska dzisiaj płaci olbrzymią cenę za ustępstwa rządu Ewy Kopacz, która w 2014 roku, mimo że miała prawo weta, zgodziła się na pakiet klimatyczny, tak zwany pakiet klimatyczny, czyli w którym jest zapis bardzo szybkiej dekarbonizacji, czyli bardzo szybkiego odchodzenia od węgla kamiennego. Dla Polski to jest zapis zabójczy. My nie mieliśmy tyle czasu, ile miały Niemcy czy inne kraje Europy Zachodniej. Ale Niemcy są większym konsumentem węgla niż Polska. Oczywiście blisko dwukrotnie więcej spalają węgla, ale wprowadzono takie zapisy, które to na nas wymuszają bardzo szybkie odchodzenia od węgla. Dodatkowo później, na początku zeszłego roku, Bruksela zdecydowała się na doproszenie, otwarcie możliwości handlu emisjami dwutlenku węgla przez banki inwestycyjne, co spowodowało napływ kapitału spekulacyjnego i wywindowało ceny emisji, certyfikatów emisji dwutlenku węgla blisko czterokrotnie. I to wywiera olbrzymią presję na nasze koncerny energetyczne, żeby podnosić ceny energii w Polsce. Więc to też pokazuje, jak wielki wpływ ma Parlament Europejski na nasze codzienne życie. Ja często spotykam się na spotkaniach z wyborcami z takim stwierdzeniem, no ale co mi tam Parlament Europejski? On jest gdzieś tam daleko, jest zupełną abstrakcją. Nie. Parlament Europejski, Komisja Europejska ma olbrzymi wpływ na nasze życie, bo przecież ceny energii mają olbrzymi wpływ na nasze życie. Polska musi zabiegać w kolejnej kadencji Parlamentu Europejskiego o zmianę tego pakietu. Panie profesorze?
Musimy dojść do odpowiedniego miksu energetycznego. Dywersyfikujemy źródła dostaw energii do Polski. Jednocześnie żadnym wyjściem nie są wiatraki, które mają bardzo niską sprawność, 20-25%, na morzu może 40%. Natomiast potem trzeba zapewnić po prostu inne źródło energii w sytuacji, kiedy one nie działają. Musimy wykorzystywać oczywiście węgiel, który u nas mamy. On się za jakiś czas wyczerpia, ale natomiast póki jest naszym dobrem naturalnym. Dywersyfikujemy dostawy gazu, sprowadzamy go w tej chwili ze Stanów Zjednoczonych. Wkrótce będzie budowany drugi gazoport po Świnoujskim, gazoport w Trójmieście. Także musimy przyjrzeć się, biorąc pod uwagę stanowisko także Polaków nad uruchomieniem elektrowni jądrowych. Polacy się na to się zgadzają, aprobują. Zresztą nie ma żadnego powodu, aby akurat nasze państwo było wyłącznie enklawą w tym zakresie. W każdym państwie sąsiadującym z nami tego typu instalacje istnieją, a my sprowadzamy właśnie prąd pochodzący z tych źródeł. Dziękuję panom za udział w programie. Panowie profesor Karol Karski, poseł Parlamentu Europejskiego, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Lider listy Prawa i Sprawiedliwości w województwach podlaskim oraz warmińsko-mazurskim. Tak, był z nami także senator Adam Bielan, wicemarszałek Senatu. Dziękujemy bardzo. Lider listy Prawa i Sprawiedliwości w województwie mazowieckim. A ja dziękuję państwu za uwagę. Robert Knap, to był program Polski Punkt Widzenia. Z panem okiem.